tradycji stało się zadość. Breza smaczna, mokra, deszczowa, ale humory dopisują. Na pewno najsmaczniejsza impreza w sezonie. Mieszkańcy Legionowa nie dali się przestraszyć, są tutaj dosyć licznie. Myślę, że będą się fajnie bawić, fajnie wspominać kolejne grillowanie i rozpoczęcie salonu grillowego w Legionowie pod Areną. No niektórym ta ryba się zaczęła odbijać, tak jak tutaj kucharz mówił, to taki post 7-letni to już starczy. Przerzuciliśmy się na mięsko. Na odmianę myślę, że zrównoważona i urozmaicona dieta jest zawsze polecana przez wszystkich. Czy on jest trudniejszy? Tak naprawdę, gdy ma się podstawy techniki, to tak naprawdę nie ma rzeczy trudniejszych i łatwiejszych. Wiadomo, że trzeba pamiętać o kilku takich prostych czynnikach. Jakby to mięso jest bardzo dobrej jakości, więc przygotowuje się stosunkowo łatwo, natomiast no, trzeba mieć to wyczucie, trzeba wiedzieć, ile się je przygotowuje, musi być dobrze skarmelizowane z każdej strony, trzeba wiedzieć, w jaki sposób je wyporcjować, jak doprawić. No, tych aspektów jest wiele, natomiast dla kogoś, kto nie robi to tego po raz pierwszy, to nie jest takie trudne. Przede wszystkim jesteśmy dużo bardziej delikatni niż w stosunku co do osób, które są profesjonalnie z kuchnią związani. Oceniamy przede wszystkim ich estetykę pracy, czy nie marnują tych produktów, czy je wykorzystują prawidłowo. Oceniamy przede wszystkim smak tych dań, czy to one też są przygotowane w sposób prawidłowy, czy wszystko jest doprawione tak jak trzeba, czy czas przygotowania warzyw, czy też mięsa jest odpowiedni. Natomiast mamy na to jakby takie trochę luźniejsze spojrzenie, bo przede wszystkim jest to zabawa i dla tych ludzi dobra przygoda. Mamy ograniczone środki finansowe, to jest jedno, i gwiazdy muzyki disco polo są przystępne cenowo, a co najważniejsze, bardzo dużo mieszkańców Legionowa przychodzi słuchać, czyli świetnie, tak? Proporcja zaangażowania finansowego do partycypacji bardzo, bardzo, bardzo wysoka, bardzo dobra. A najważniejsze, żeby się dobrze bawić i być ze sobą, wyjść z domu, trochę się poruszać, bo Legionowo poruszy. To znaczy, no my gramy wszędzie tam, gdzie nas zapraszają i do tych małych miejscowości, i do tych średnich, i do bardzo dużych. Także no ta piosenka jest popularna, skoro nasze piosenki się podobają, to chętnie nas zapraszają na tego typu uroczystości, imprezy. A więc gramy, śpiewamy, także wszędzie praktycznie. No akurat w tej chwili troszkę już się wypogadza, tak? Ale dla fanów takiej muzyki właśnie, jaką my gramy, czy taka muzyczka taneczna, łatwo wpadająca w ucho, przy której można chodzić się pobawić, można pośpiewać razem z nami. Także tutaj mi się wydaje, że deszcz akurat nie odgrywa większej przeszkody. A mamy takie piosenki właśnie o deszczu, jak tańcząca w deszczu, jak pada deszcz. Także na pewno będzie świetnie.